Witajcie moi kochani bardzo, bardzo serdecznie. Chciałam Wam dzisiaj opowiedzieć o zwyczaju, teraz już wielkanocnym, który zbliża nam się wielkimi krokami. O śmigusie, dyngusie. Dlatego, że jak w większości zwyczajów, tradycji ludowych, tak i tutaj Kościół katolicki, nie mogąc wyplenić wśród społeczeństwa pewnych tradycji, po prostu je przyjął jako swoje. No ale wiadomo, że pochodzi to z czasów iście pogańskich, a nie z tradycji świąt kościelnych. Aczkolwiek obchodzony jest w pierwszy poniedziałek od razu po Wielkiej Nocy. Już wcześniej ten lany poniedziałek był symbolem oczyszczenia. No i tutaj wchodzi nam żywioł wody. Woda pięknie, pięknie oczyszcza. I to jest takie oczyszczenie po zimie, na przebudzenie się wiosny, w momencie właśnie, kiedy są takie pierwsze oznaki kwitnącej przyrody, a oczywiście Kościół dodał i również zmartwychwstania Chrystusa. Są dwie wersje pochodzenia tego słowa. Pierwsze znaczenie, że to słowo wzięło się właśnie ze słowiańskiego słowa dyngus, które miało wyrażać przymiotnik włóczebny. Dlaczego? Dlatego, że ludzie składali sobie wizyty, przynosili często poczęstunki, nie tylko w okresie wiosennym, ostarowym, ale również w różnych momentach roku. Natomiast właśnie wtedy, jak to w gromadach, jak to w społeczeństwach tych takich bardziej pierwotnych, śpiewy, opowieści, tańce i właśnie to przynoszenie poczęstunku, czyli dyngusu, to była okazja dla różnych biednych włóczęgów, którzy zachwycali ludzi swoimi opowieściami, bo zwiedzili świat, ale też mogli zakosztować zupełnie ciekawych dań. Właśnie taki włóczebny. Dyngus nie tylko był polewaniem się wodą, ale często również smaganiem witkami wierzbowymi. To też w jakiejś części tutaj nawet na polskich ziemiach przetrwało. A można się było wykupić od smagania albo polewania właśnie też dyngusem potem, tak? Czyli no już w naszej jakby chrześcijańskiej historii to chociażby malowanym jajkiem wielkanocnym. Oczywiście, że chciano jak wszystkie obrzędy usunąć i ten z naszych tradycyjnych polskich zwyczajów, ale niestety się nie dało, więc Kościół dyngusa zamienił na lany poniedziałek. My mówimy śmigus dyngus, natomiast wcześniej to były dwa różne święta, dwa oddzielne obyczaje, ale w zasadzie do naszych czasów przetrwało to jako jedno. No, najbardziej polewane chcą być panny, dlatego że istnieje taki przesąd, że ta z dziewcząt, która nie zostanie polana wodą, to zostanie starą panną. Co nie jest przesądem, bo pomyślcie sobie, że przy studniach gromadzą się onegdaj parobkowie i idą dziewoje zaczerpnąć wody ze studni. Jedna jest przez nich chwytana, polewana, czasem w jeziorze, czasem jeszcze było zimno, więc w przerębli, a druga obok nie. No to o co chodzi? No kto się czubi, ten się lubi. Czyli tak naprawdę panna, która nie została polana wodą, po prostu nie miała adoratorów. No, tak to było. Co jeszcze? To właśnie to taki przede wszystkim ten wiosenny zwyczaj składania sobie tych wizyt połączonych z poczęstunkiem. Gdzieś tu jeszcze chciałam Wam powiedzieć, a propos takich historycznych faktów, na przykład pamiętniki księdza Jędrzeja Kitowicza, to jest mniej więcej saska epoka,
można wyczytać. Lud wiejski, dosyć wiernie trzymający się obyczaju starego, pocieszny wyprawia dyngus alias śmigus. A mianowicie koło studzien parobcy od rana gromadzą się, czatując na dziewki idące czerpać wodę, i tam porwawszy między siebie jedną, leją na nią wodę wiadrami, albo zanurzają ją w stawie, a niekiedy w przerębli, jeżeli lód jeszcze trzyma. Na przykład, jeżeli chodzi o sprawy kościelne i śmigusa dyngusa, to z XV wiek, czyli 1401 w górę, tak do 1500, były na przykład ustawy synodu diecezji poznańskich, które przestrzegały przed praktykami, bo one na pewno były grzeszne. I taka jest treść tego. Zabraniajcie, aby w drugie i trzecie święto wielkanocne mężczyźni kobiet, a kobiety mężczyzn, nie ważyli się napastować o jaja i inne podarunki, co pospolicie nazywa się dyngować, ani do wody ciągnąć, bo swawole i dręczenia takie nie odbywają się bez grzechu śmiertelnego i obrazy imienia boskiego. Także, moi kochani słuchacze, nie ważcie się nikogo o jaja napastować i do wody ciągnąć, bo grzech śmiertelny niechybny jest. Po prostu. Zobaczcie, jak to się wszystko zmienia. Aby się wydawało, że Kościół filarem i podporą. Aha, było i było. Ale dyngus był praktykowany w przedchrześcijańskiej Polsce, dlatego że Benedykt Chmielowski, który napisał encyklopedię Nowe Ateny, cytuję za wcześniejszymi kronikarzami, że właśnie śmigus na ziemi polskiej praktykowany był już około 750 roku naszej ery, to jest bardzo długi czas przed przyjęciem przez Polskę chrześcijaństwa. I na przykład, jak wynika z opisów, Władysław Jagiełło po kąpieli w beczce okładał swoje ciało wierzbowymi rózgami. Także tak to bywało. Oczywiście takie polewanie się wodą nie było pierwotnie znane na Pomorzu. No to mieliśmy Bałtów i Prusów, ale dokładnie tak, Kościół, który nie mógł zwalczyć tego zwyczaju, przekształcił go i przyswoił do swojego święta. To jak czegoś nie możesz ogniem i mieczem, to trzeba to przyswoić. No i z tymi rózgami, słuchajcie, w Rzymie była taka tradycja, nazywała się Lupercalia, to takie rzymskie święto, i też właśnie smagano się rózgami. No to taka czynność oczyszczająca również. To jest taka typowo ludowa zabawa. Oczywiście ona ulegała modyfikacjom, w różnych regionach różnie obchodzono. Teraz w zasadzie mamy jeden lany poniedziałek, ale no, ten lany poniedziałek miał kiedyś bardzo bogatą obrzędowość. Na przykład tradycje związane z urodzajem, no to tam się wiosna rodzi, niedługo siać zaczną. I na przykład było tak, że gospodarze wychodzili na pola, kropili je wodą święconą, żegnali się znakiem krzyża, bo mówimy tu już o pomieszaniu oczywiście katolicyzmu z pogaństwem, i wbijali w grunt krzyżyki wykonane z palm poświęconych w niedzielę palmową. Takie działanie miało zapewniać urodzaj, chronić pola przed deszczem, przed gradem. I na przykład również objeżdżano pola w procesji konnej. I do dzisiaj w którymś regionie, zaraz wam powiem w którym, bo gdzieś mi się to umknęło. Tyk, 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 tyk. Chyba nie wiem w którym, ale właśnie do dzisiaj też są praktykowane procesje konne, no, z udziałem księdza, tak? No jak nie możesz zwalczyć, to się przyłącz. W sumie sprytne. To jest taki czas wesołości, swawoli. Bardzo znany jest to obyczaj. No i oczywiście
na przykład można było według godności polewać dziewczyny, czyli najpierw gospodynie, potem ich córki. No to takie podchody mężczyzn do dziewcząt. W mieście nie jest on może tak bardzo praktykowany, zawsze na wsi był bardziej taki żywiołowy i swawolny. No i to oczywiście zabawie, inicjatywa należy do chłopców, a dziewczyny oczywiście z piskiem uciekają i rozwianym warkoczem. Na Kujawach jest bardzo ciekawy zwyczaj mniej więcej tego czasu. To jest taki zwyczaj przywoływek dyngusowych. Już w niedzielny wieczór chłopcy pożyczają kiedyś z dworu dziedzica jakieś metalowe miednice. Wychodzili z nią na dach karczmy lub chałupy, brzdąkali w te miednice niczym w bęben oraz wywoływali imiona i nazwiska dziewcząt, które miały być nazajutrz oblewane. Także też taka ciekawostka. A wykrzykiwanie było różne. Tu mam taki przykład. Zobaczcie. Zaprzęgajcie konie, woły, bo wywieziema fafuły, Maryśki do rędówny. A brać za nią 4 fury piasku, 5 fur pyżu, 20 kubów wody i mydliska do wypłukania w gnoiska. 4 długie grace do wymiatania w srace, bądź czarna. Czasem dziewczęta mogły wykupić się, czyli znowu dynkusowi jakąś wódeczką, jajeczkiem, takimi rzeczami. W Małopolsce, tutaj okolice Limanowej, chodzili w tym czasie przebierańcy, zwani dziadami śmigustnymi lub słomiakami. Nosili słomiane czapy, opasywali się powrósłami ze słomy. I to była taka milcząca procesja od domu do domu i tylko od czasu do czasu gwizdali. No, według legendy wyobrażali żydowskich wysłanników, którzy nie chcieli uwierzyć w zmartwychwstanie Jezusa i głosić dobrej nowiny, więc za karę utracili głos. Także były również dziady śmigustne mówiące, którzy też chodzili od domu do domu i polewali gospodarzy wodą. W Polsce centralnej tak zwany kurek dyngusowy. Chodzono właśnie z kurkiem dyngusowym, początkowo żywym, a potem wypchanym glinianym albo drewnianym kogucikiem, który był umieszczony na dwukołowym czerwonym wózeczku, ozdobnym, wiadomo, wstążkami, jakimiś innymi błyskotkami, laleczkami, regionalnymi strojami. I wózek ten toczyli chłopcy zwani kurcarzami. No i oczywiście oprócz tego wózeczka mieli ze sobą kosze na datki, sikawki dyngusowe na wodę, klekoty. No i robili dużo, dużo hałasu. No jak zwykle od domu do domu. Chodzenie w konkury i zbieranie dyngusów. Także naprawdę obyczaj bardzo, bardzo bogaty. I myślę, że taki wesoły, no jak zwykle przejęty od nas pogan przez katolicyzm. Myślę, że taka ciekawostka również Wam się spodoba. Oczywiście obchodzono go nie tylko, ten zwyczaj nie tylko w jeden dzień, bo to były takie 3-4-dniowe obrzędy. I na przykład na Zakarpaciu. To jest tak. Poniedziałek przez 3 dni, tak? Lany poniedziałek. Chłopcy oblewają dziewczyny wodą. Potem dziewczyny mogą się w ten sam sposób zrewanżować, a na trzeci dzień oblewa się inne osoby. Także nic, tylko woda. No ale pamiętajcie, że kiedyś i zimy srogie były, więc taki mało może przyjemniasty ten zwyczaj. No ale... Dobrze, moi kochani, taka ciekawostka przed świętami dla Was. Do zobaczenia w innych filmach. Pa, pa!